dziesiątą rocznicę bohaterskiej walki obrońców warszawskiego getta społeczeństwo stolicy złożyło hołd pamięci poległych. Toczy się bój o naszą i waszą wolność, pisali powstańcy. U stóp pomnika bohaterów getta złożyli wieńce przedstawiciele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Związku Młodzieży Polskiej, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i Wojska Polskiego. Powstanie w getcie to piękna i chlubna karta naszej historii. Powstańcy żydowscy zginęli w walce z faszyzmem o nową ludową Polskę. Budowniczowie Starówki masowo zaciągają warty pierwszomajowe, poważnie przyspieszając termin zakończenia poszczególnych obiektów. Mieliście 50% normy. Oto zobowiązanie Brygady Murarskiej Stefana Orlowskiego. Dzięki ofiarnej pracy Zadług Robotniczych, rynek Starego Miasta będzie gotów już w dniu 17 lipca. Warty pierwszomajowe zaciągnęła również załoga budująca wielki sześciopiętrowy gmach przy ulicy Generała Świerczewskiego. Pod kierownictwem instruktora Leonarda Konowrockiego i inżyniera Jadwigi Wiesenthal odbywa się tu planowe szkolenie kobiecych brygad budowlanych. Danuta Rajczak jest na razie podręczną. Tak samo zaczynała jej brygadzistka Antonina Sochacz, dziś najlepsza murarka na całej budowie. Czyn pierwszomajowy przyspieszył także budowę nowych gmachów na MDM-ie. Brygadzista Oleszczuk zobowiązał się, że jego zespół ciesielski skończy pracę na bloku 22 na 3 dni przed zaplanowanym terminem. Podobne zobowiązanie podjęli zbrojarze z brygady majstra Kardeja. Na dzień 1 maja MDM-owcy oddadzą do użytku kilka nowych domów mieszkalnych. Na szczycie 16-piętrowego budynku hotelowego przy Placu Wareckim brygady elektromonterów w szybkim tempie kończą zakładanie dekoracji pierwszomajowej. Jest to zobowiązanie wykonywane poza normalną pracą. Na rusztowaniach Warszawy dziesiątki tysięcy pracowników budowlanych zaciągnęły zwycięskie warty na cześć święta klasy robotniczej. Warszawa dla swego metro. Pod takim hasłem odbywa się w Warszawie społeczna zbiórka złomu. Oto obrazek wcale nie wyjątkowy. Zużyta tuba wędruje do śmietnika. Stop! Wróć! Garnki, tuby po paście i inne przedmioty metalowe to cenny surowiec dla naszego przemysłu i budownictwa. Młodzież szkolna oraz 1500 komitetów blokowych wzięło czynny udział w zbiórce złomu zorganizowanej przez Stołeczną Radę Narodową. Dzień dobry. Uczniowie Technikum Mechanicznego przyjechali po złom dla metro. Komitety blokowe dobrze zorganizowały zbiórkę. Akcja ujawniła duże ilości złomu poniewierającego się w piwnicach, śmietnikach i w podwiejskich rowach. Trzy i pół miliona kilogramów cennego surowca, oto rezultat zbiórki. Praga, Berlin, Warszawa.
dniu 1 maja rozpoczyna się 6. Międzynarodowy Wyścig Pokoju. Organizatorami imprezy są trzy wielkie pisma: Trybuna Ludu, Neues Deutschland i Rude Prawo. Wyścig Pokoju stał się największą, najpopularniejszą imprezą kolarską Europy. W tym roku kolarze wystartują ze stolicy Słowacji, Bratysławy. Długość trasy wynosi 2230 km. Finał wyścigu rozegra się w dniu 14 maja w Warszawie. Pozdrawiamy międzynarodową sztafetę kolarską, która walcząc o zwycięstwo w konkurencji sportowej, walczy równocześnie o pokój i przyjaźń wszystkich ludów świata. Za kulisami Teatru Narodowego w Warszawie reżyser Bogdan Korzeniewski i scenograf Władysław Daszewski naradzają się z kierownikami pracowni krawieckiej i malarskiej. W przygotowaniu Zemsta Aleksandra Fredry, nowej interpretacji reżyserskiej i nowej, oryginalnej oprawie plastycznej. Rodzi się spektakl, dzieło żmudnej pracy artystów, techników, rzemieślników. Pracownia krawiecka zakończyła właśnie szycie stylowych kostiumów. Kazimierz Opaliński grać będzie rejenta. Zygmunt Kęstowicz przywidział po raz pierwszy strój Wacława. Ewa Bonacka będzie pod stoliną. Jolanta Skowrońska Klarą. Jan Kurnakowicz Cześnikiem. Po próbie charakteryzacji przyjrzyjmy się pracy reżysera i aktorów. Panie majster, proszę waści, przyzwoicie, grzecznie, ładnie, nie murować tu z napaści, bo mu na grzbietce upadnie. Wy zaś, drudzy, dobrzy ludzie, którzy mu lotki, piony, kielnie w niepotrzebnym dzisiaj trudzie używacie arcydzielnie, iście wszyscy precz do czarta! Będzie, widzę, rzecz uparta. Ta cholota jakby glucha mego słowa nie słucha. No, Śmigalski, nie trać czasu. Ściągnij za kark, weź narzędzie. Grzecznie, ładnie, bez halasu, niech wszystkiemu koniec będzie. Nic się nie bój, ja za tobą. Precz! Precz! Stójcie! Co to znaczy? Cześnik, pan mój kazać raczy, aby muru nie kończono. Tak jest, każe? Bo mam prawo, dalej naprzód, dalej żwawo. Jakie prawo? Jak kupiono mur graniczny, tak zostanie. Ależ luby, miły panie, to szaleństwo z waszej strony. I mur będzie naprawiony. Przed trupem go zaścielę. Kończcie śmiało, przyjaciele. Garćcie ze mną próżnym krzykiem. Chcesz więc bójki? Mój Cześniku, mój sąsiedzie, luby, miły, przestań też być rozbójnikiem. Co? Jak? Żwawo wbij się siły. Panie majster, ja w obronie. Nic się nie bój, niechaj bije, kiedy go tam swędzą dłonie. Dobrze? Dobrze, po czuprynie. O tak, lepiej, co się wlezie. Nic się nie bój, tego trzeba. Niechaj pije, świat nie zginie. Ja Cześnika za to skryję, gdzie nie widać ziemi, nieba. Hej, gierwarzy, daj gwintówkę. Niechaj strącę tę makówkę. Prędko. Ach, fuga z chrusta. Strajk generalny. Tak odpowiedziały włoskie masy pracujące na faszystowską ordynację wyborczą, którą przeforsował w parlamencie rząd De Gasperiego.
Na wezwanie włoskiej partii komunistycznej i lewicowych związków zawodowych robotnicy porzucili pracę. Nie pomogły prowokacje i groźby policji. Włochy walczą o wolność. Precz ze złodziejami mandatów. Oto hasło strajku. W Rzymie ruch tramwajowy i autobusowy został wstrzymany. Protestując przeciwko oszukańczym manewrom chrześcijańskiej demokracji, naród włoski żąda przeprowadzenia referendum ludowego w sprawie ordynacji wyborczej.